Witam Was w kolejnym odcinku serii Mistrz i Uczeń. Będziemy dzisiaj rozmawiać o ciekawości świata. A o tej ciekawości świata opowie nam pani Magda Urbańska. I no moje pierwsze pytanie, jak to się stało, że tyle ludzi tutaj w tym mieszkaniu jadło z panią kolację? Jak się w ogóle zaczęła ta przygoda z taką ciekawością, jeżeli chodzi o film, sztukę, literaturę, muzykę? No właśnie, rzeczywiście film, sztuka, literatura, muzyka. Pierwszą książkę, którą dostałam w prezencie na 5. urodziny, to była Lokomotywa. U mnie w domu była taka piękna tradycja, że na imieniny dostawało się książkę, na urodziny były jakieś słodycze, tort oczywiście. No był jeszcze Mikołaj, gwiazdka i był obowiązkowo Dzień Dziecka. I Lokomotywa czytana przez mamę w przedszkolu, a potem wspólnie już ciekawiły mnie rzeczywiście bajki, książki. Pamiętam w szkole podstawowej, no tak jak większość kobiet w wieku lat 8-12, zaczytywałam się wszystkimi tomami Ani z Zielonego Wzgórza. Zostałam przyłapana z latarką pod kołdrą. No za karę tam było trochę więcej robót domowych niż normalnie. A oczywiście książki. Bardzo, bardzo lubię czytać. To jest ważna sprawa, choć teraz powiem szczerze, że zawsze lubiłam szelest kartek. Zresztą to jest fascynujące, ale kiedy się pojawiły e-booki, to jednak wolę mieć 200 książek w jednym urządzeniu i kiedy podróżuję, wtedy właśnie czytam. Oczywiście film, teatr i opera, operetka. Pamiętam kino Łączność w Tarnowie i było jeszcze kino, nazywało się Wiarus oraz kino Krakus, bo o marzeniu oczywiście młodzi ludzie wiedzą, bywają w tym kinie. W kinie Łączność były przepiękne bajki dla dzieci, poranki w każdą niedzielę. 10, 11 i tam się spędzało właśnie czas. No szczególnie w zimowe wieczory to było bardzo takie właśnie przyjemne, obejrzeć film, poopowiadać, Bolki i Lolki, jakieś tam inne filmowe seriale i nie tylko. Natomiast z mamą chodziłam do kina Wiarus. Ja pamiętam, może miałam 10 lat chyba, to było no, na dzisiejsze czasy pewnie nieprofesjonalne i może byłyby jakieś kłopoty, ale przemycała mnie mama, kochała filmy tak zwane starego kina. Potem w telewizji polskiej pojawiły się takie seriale właśnie w starym kinie, bodajże pan Janicki chyba tak się nazywał, ten pan, który prowadził, ale ja te wszystkie, prawda, Dodek na froncie, czy jakieś tam filmy, pamiętam, w starym kinie właśnie oglądałam i były to takie piosenki przepiękne z tych oczywiście czarno-białych filmów. I coś takiego jak teraz bywają festiwale filmowe, tak właśnie wtedy to 20. Pamiętam, że 22 raz mama zdobyła bilety i to cały tydzień się chodziło na te wszystkie filmy. Był teatr. W Tarnowskim Teatrze pojawił się spektakl Pustyni i Puszczy. Później pamiętam też grali. Ciekawe, bardzo, bardzo sympatyczne. Ja zawsze wspominam, że widzę ten latawiec taki pomarańczowo-żółty, który gdzieś tam się na drzewie pojawił. Były też wyjazdy do Krakowa. Operetki, właściwie głównie operetki. Pamiętam, pierwsza opera to był Straszny Dwór, ale to już byłam troszkę starsza. Natomiast Wesoła Wdówka, Ptasznik z Tyrolu, pierwszy spektakl. No oczywiście Na czarodziejskim flecie, to ja do dzisiaj pamiętam tego ptasznika, właśnie to był też ptasznik, z taką cudną muzyką, oczywiście orkiestra wykonywała, byłam tym zafascynowana. Potem pojawiły się wyjścia do kina, do teatru, ale właśnie głównie do kina,
1968 rok, no, w której mogła być klasie czwarta, piąta, i oglądaliśmy ten film. Film nazywał się Ślepy Pelikan. Dlaczego to takie ważne? Bo ja pamiętam to w Pałacu Młodzieży dzisiejszym, wtedy nazywał się Młodzieżowy Dom Kultury, przy ulicy Piłsudskiego, wtedy nazywała się ulica Janka Krasickiego, były to inne czasy, ale wyszliśmy z tego spektaklu, no w sumie no, kinowego, i cała szkoła, po prostu szliśmy i płakaliśmy. To było dokładnie wtedy, kiedy w 68 roku były strajki i rozruby młodzieży związane, prawda, z judaizmem. I pamiętam, jakieś gazy łzawiące musieli rozrzucić, no bo tak jak mówię, wracaliśmy tam dość szybko, pamiętam, że bardzo mocno tam nauczyciele nas pilnowali. Ale Ślepy Pelikan to był piękny film. Więc jak gdyby tak podsumowując, dom rodzinny, szkoła, bo właściwie tak to było, chodzili ze mną koleżanki, koledzy z podwórka. Takie to były czasy. A ma Pani jakąś definicję swoją ciekawości świata? Ciekawość świata to po prostu to wszystko według mnie, co poza tym, co nas tutaj otacza. Chociaż to, co nas otacza, też bywa ciekawe, frapujące, interesujące, bo ja bym powiedziała, piąta strona świata, co tam jest, czy jej nie ma. Istnieje coś takiego. I mnie się wydaje, że coś takiego bywa wtedy, kiedy człowiek zaczyna się interesować czymś poza obowiązkami. Czyli czymś, co nie jest moim obowiązkiem, nie jest moją pracą, nie jest jakąś taką no, historią związaną no, z tu i teraz, tylko co się dzieje dalej, no, co jest poza horyzontem, co jest tam na szczycie góry, a właściwie dlaczego nie rozumiem dialogu między osobami, które idą obok mnie, no bo okazuje się, że nie znam języka, a jeżeli go będę znała, to będzie lepiej. No fascynowały mnie też zawsze wszystkie jakieś takie obiekty zagraniczne. No, no wiedziałam, że jest Koloseum, ale właściwie dotknąć, zobaczyć własnymi oczami, no to nie było proste. Przyznam szczerze, że pierwszy raz za granicą byłam w Ziemi Świętej w 97 roku. To jak już pojechać, to już w konkretne miejsce. Był to rzeczywiście przepiękny prezent od księży z radia. I drugi prezent w Rzymie. To właściwie takie moje marzenie było. Być w Rzymie, spotkać się z Janem Pawłem, potem być w Rzymie przy jego grobie, jeszcze w podziemiach, i być w Rzymie przy tym ołtarzu, w którym jest. I te trzy razy udało mi się spełnić. A jaki był pierwszy gość tutaj? Pierwszym gościem, takim w sumie nieformalnym, był Paweł Królikowski. Związane to było z filmem Pantarej. Nie wiem, czy to dobrze Pantarej, jakiś gdzieś tam akcent trzeba położyć odpowiedni. Bohater filmu o narkomanach. No, lata 80., początek 90., raczej 80. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ponieważ nie mam autografu. Przy okazji zbieram autografy, zresztą tutaj widać. Pierwszy autograf, co prawda, mam z 1973 roku, ale jakoś tak aktorzy, reżyserzy to na razie na początku nie byli godni, by się znaleźć w tych kajetach, ponieważ zbierałam autografy muzyków, którymi byłam zafascynowana. Jako nauczyciel no, dbałam o to, żeby uczniowie też bywali w kinie, w teatrze. Myśmy wyjeżdżali do Warszawy pociągiem, na przykład na Mistrza i Małgorzatę. Zresztą świetny spektakl, gdzie główną, znaczy rolę Wolanta grał wówczas Krzysztof Wakuliński. Mój kolejny gość, taki już zaproszony. Natomiast właśnie pierwszym gościem po tym filmie Pantarej był Paweł Królikowski. Koledzy mnie odprowadzali, właśnie pan Paweł, pan Jerzy Świtek, który był
pomysłodawcą tego spotkania po filmie. Młodzież spotkała się z panem Pawłem, natomiast no, trzeba było jakoś zagospodarować czas między godziną 21 a 0 z minutami. No, panowie aktorzy nie jeździli wówczas samochodami, jeździli normalnie pociągiem. I tak się po prostu okazało, że no, trzeba coś zrobić. I zaprosiłam panów tutaj do mieszkania. I ja już nie pamiętam, czy była jakaś kolacja, bo wcześniej były tam kanapki, ale po wielu, wielu latach, już roku 2000 któryś, jest telefon. Kolega mówi, ktoś chciał z tobą rozmawiać i słyszę w słuchawce tu kusy. Przyznam szczerze, że bardzo się zdenerwowałam, ponieważ ani imienia nie kojarzyłam. Jakoś tak seriali no, nie bardzo oglądałam, no ale na szczęście się zreflektował pan Paweł, że chyba jestem nie na bieżąco. No Paweł Królikowski, wiesz, słuchaj, jesteśmy tutaj w Skrzyszowie, niedaleko Tarnowa, to może cię odwiedzimy. Bardzo chętnie zapraszam. I tutaj w domu pan Paweł zaczął opowiadać historię, której ja nie pamiętałam. A mówi, słuchaj, no nie pamiętasz, byłem zmęczony, a ty jak taka matka Polka zatroszczyłaś się o mnie i w takiej, mówi, butelce po piwie, co się tak otwierało, dałaś mi na drogę herbatę i kanapki. Dobrze, mówię, no to mogę ci teraz kanapki zrobić. No ale powiedział, że teraz nie potrzeba, bo prawda, będzie wracał już samochodem. A opierając się na takim doświadczeniu pracy z młodzieżą, z dziećmi, dlaczego teraz ta młodzież nie wychodzi tak do świata? Ukrywa się w tych swoich domach z telefonami? No właśnie, to słowo z telefonami, ze smartfonami, z laptopami i z innymi urządzeniami. Ciekawość świata, bo pojawiło się na filmie, pojawiły się miejsca, pojawili się ludzie, do których nie mieliśmy dostępu na co dzień. A w tej chwili to na co dzień po prostu jest. Ja myślę, że dopóki ktoś na żywo nie posłucha koncertu, nie zobaczy na żywo spektaklu, jakie to jest napięcie, jak to wygląda, nie dotknie, ja zawsze mówię, prawda, dotknąć. Dotknąć, zobaczyć, uwierzyć no, w ten sposób, to no, nie będzie tego szukał. Poza tym, jeżeli tego nie ma w domu, jeżeli tego nie ma w szkole, to nie będzie takie łatwe. Ja pamiętam za czasów, kiedy ja uczyłam, to przyznam szczerze, że wymyśliłam, kiedy w technikum zaczęłam pracować, wymyśliłam coś takiego, że może by po długiej przerwie, czyli o 11:30, zabrać, wyprowadzić w cudzysłowie szkołę w Mościcach do Domu Kultury. Wtedy Domu Kultury się nazywał, prawda? Teraz jest to Mościckie Centrum, albo jeszcze inaczej nazwa. Nie chciałabym tutaj niepoprawnie tej nazwy podać. I pamiętam film Korczak. Pojawił się film Korczak. I namówiłam polonistki, namówiłam panią, która była od takich zajęć pozalekcyjnych w świetlicy. Ja matematyk. Mówię, że naprawdę jest to wartościowy film i warto ten film zobaczyć. I rzeczywiście na Korczaka poszliśmy. Młodzież się zachowywała w miarę dość spokojnie. Pamiętam kilka klas takich wyróżniających się w zachowaniu. O, tak to było. Ale to było w czasie lekcji. Potem drugim filmem, na którym już wyprowadziłam całą szkołę, czyli dwa pełne spektakle, to była Maria z Nazaretu. To było coś niesamowitego. Bardzo, bardzo baliśmy się tego jak gdyby odbioru, ale namówiłam panie katechetki i dokładnie 23 lutego 1996 roku. Dlaczego? Ponieważ w tym dniu wieczorem było spotkanie założycielskie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. To taka pamiętna data i rzeczywiście pan Jerzy Świtek wtedy rozpoczął i po prostu powiedział młodzieży, dlaczego taki film, na co warto zwrócić uwagę. Jakieś tam chichoty przez moment, no potem zaczęli tego słuchać, oglądać. I moje klasy, przynajmniej taki zwyczaj miałam, kiedy uczyłam, że chodziliśmy do kina, do teatru,
I to było na tej zasadzie, że właśnie kto był po lekcjach, może to było takie niepedagogiczne, ale była piątka z literką K. K to znaczy kultura. Takie coś stosowałam w szkole muzycznej, jak ktoś przyszedł na koncert. Też była piątka z literką K z matematyki. No, co ta piątka oznaczała? Ta piątka oznaczała, że jeśli miało być między, powiedzmy, plus dobry, a minus bardzo dobry, to się dostawało minus bardzo dobry. Albo była taka możliwość, że jest dodatkowe pytanie w sytuacji niepewnej oceny. Może to, nie wiem, szantaż, nie szantaż. Moi uczniowie do tej pory wspominają, z niektórymi spotykamy się co 5 lat, właśnie opowiadają, że no właśnie byłem z dziećmi, panie profesor, na spektaklu, bo wie pani, w Teatrze Bagatela w Krakowie takie fajne rzeczy grają. Ja słucham, jestem bardzo szczęśliwa, że coś z tego zostało. Więc no, myślę, że tutaj są dwie ważne sprawy, mianowicie dom rodzinny i szkoła. I teraz, jeżeli w domu rodzinnym mama, tato, czy po prostu, nie wiem, starszy brat, siostra, jeżeli oni chodzą do teatru, jeśli bywają w kinie, a nie w kinie domowym, tylko idą po prostu, idziemy do marzenia na spektakl. No w Tarnowie, prawda, mamy to jedno kino. Znaczy jest też, oczywiście są teraz jakieś te kina takie w galeriach. Jedyny raz byłam w takiej galerii Kazimierz w Krakowie. Byłam sama. Film o Janie Pawle II. Apartament. Rzeczywiście tak się rozglądałam, ale można było zobaczyć. Bardzo mi zależało wtedy, żeby ten film zobaczyć. No i myślę, że to jest właśnie to, że no, tu musi być jakaś zachęta, musi to być od małego. W szkole, kiedy ja chodziłam, były też koncerty takie, to były obowiązkowe tak zwane lekcje, znaczy nie tyle lekcje, co no, koncerty muzyki poważnej z takimi opowieściami, co, dlaczego, po co. No to takie bardzo ciekawe zresztą opowiastki, niekoniecznie oratoria, ale powiedzmy dla Elizy z opowieścią, prawda, że nie wiadomo, bo Beethoven miał tyle różnych kobiet, a nie wiadomo było, nie było wśród nich Elizy. Czy powiedzmy o marzeniu Schumana, które dla Klary pisał. Takie przepiękne opowieści, no, które gdzieś człowiek tam wsłuchiwał się. Pamiętam, kiedy byliśmy na Piątej Symfonii Beethovena, pani opowiadała nam, słuchajcie, tam będą takie uderzenia, jakby serce biło o tym. Wsłuchiwaliśmy się, gdzie to jest. Nawiasem mówiąc, tak się zaczęły koncerty, jeśli chodzi o mnie. Chodziliśmy raz w miesiącu właśnie do Mościc, tego Domu Kultury. Filharmonia Krakowska przyjeżdża raz w miesiącu. Dało się, żeby w Tarnowie był koncert. Pełniuteńka sala. I tak właśnie no, z nauczycielką szkoły muzycznej. Potem, kiedy ja zaczęłam uczyć w szkole muzycznej, jakoś tak nie bardzo był czas i panie od przedmiotów teoretycznych, od historii muzyki, właśnie przychodziły po koncercie i mówią, słuchajcie, tam ta klasa siódma, czy ta ósma, czy pierwsza liceum, no byli na koncercie, no tak jak mówię, była tego sekretna tajemnica, dlaczego. Czyli przede wszystkim trzeba chcieć też. Trzeba chcieć i no trzeba widzieć w tym coś ciekawego, trzeba to polubić, nie wiem, ale uważam, że naprawdę nie wiem, ciocia, babcia, mama, tato, koleżanka, kolega, jeżeli koleżanka, powiedzmy, bywa na koncertach, no to czasem z kolegą się, kolega się da zaprosić na taki koncert lub odwrotnie. No, oby tak było. Miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, była bardzo inspirująca dla mnie. No i życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim dalszego odkrywania tego świata. To ja powiem jeszcze, że odkryję świat niedługo, po 25 latach i spotkam się z panem Adamem Makowiczem 18 sierpnia, ponieważ mam dokładnie jego autograf sprzed 25 lat, z 1996 roku. A ile pani ma tych autografów? Autografów w tej chwili, w sumie mam 9 takich zeszytów. No pierwszy jest najgrubszy, ponieważ ze zwykłego pamiętnika był dorabiany u introligatora dodatkowe kartki. I na razie jest spisanych 7,
I z tych 7 już jest 1400 autografów. To jeszcze zostały 2 do spisania. Oczywiście niektóre się powtarzają, to jest bardzo ciekawe, na przykład sympatycznie. Pani Agnieszka Duczmal ostatnio właśnie mi się wpisała, to był mój ostatni koncert, na którym byłam w Lusłowicach. I przypomniała mi, fantastyczna dyrygentka, która potrafiła przyjechać ze swoją orkiestrą i Tydzień Talentów, przepiękne tarnowskie spotkania z młodymi muzykami i ze swoją orkiestrą towarzyszyła tym muzykom, a potem o 22:00 w sali Luszczanej biegłyśmy do radia Dobra Nowina i opowiadały słuchaczom o tym, co się działo w Tarnowie. No to żeby jeszcze wiele tych autografów było i spotkanych ludzi. Bardzo dziękuję, żeby młodzież się z nami tam spotykała. Wszystkiego dobrego. A ja zapraszam na kolejny odcinek.